mi się, że po tylu wyjazdach, po tylu bibach, click tripach, znalazłem wspólny mianownik tych wszystkich wyjazdów i oczywiście te wszystkie wyjazdy tworzą ludzie. Słyszę później, że ludzie z moich wyjazdów dalej się gdzieś tam znają, kumplują, spędzają ze sobą czas. To jest dla mnie najpiękniejsza laurka tego, że warto dalej to robić i uważam, że to jest tym wszystkim najpiękniejsze. Cała reszta jest takim tłem. To są taka tylko didaskalia tego wszystkiego. To, że jesteśmy teraz na Cyprze, Cypr jest piękny, widzieliśmy przed chwilą ładną plażę, zaraz idziemy skakać z klifu, możemy się przejechać bagiem, mamy piękną chatę, to jest okej, ale jednak spędzamy tutaj czas z grupą ludzi, zabraliśmy tu aż 30 osób i o to chodzi. Można pojechać samemu na Cypr i zobaczyć to wszystko jakby na własną rękę, ale ludzie wracają na te wyjazdy dlatego, że chcą mieć kontakt z człowiekiem i mają odpowiednią filozofię. My staramy się gdzieś tam cały czas mówić o tym, żeby to było z dystansem, z poczuciem humoru, żeby nie było takiego jednego wielkiego planu, żeby to wszystko było po prostu gdzieś tam taką jedną wielką zawiesiną, z której każdy coś może wyciągnąć, cały czas ktoś może coś zaproponować, żeby inicjatywa była też po stronie ludzi, którzy tu są, żeby się grupowali, robili. I wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. So delicious. Jesteśmy na lotnisku w Paphos. Nie ma na order, dobrze, lecimy. To zrobimy tak, że ciśniemy na winę, będziemy musieli się zatrzymać, żeby coś zjeść. Biba sylwestrowa na Cyprze. Au! Jak mordy się pozytywnie bawią, ale zajebiście pozytywnie, dosłownie. Jest super, ale muszę dojść do siebie najpierw. Przesadziliśmy, co? Nie aż tak bardzo, dziękuję, śniadanko. Co masz? Coś dobrego. Ale co? Tutaj pan nam elegancko sprawdza, czy jesteśmy poprawnie zaczipowani. Best musaka in my life. Tak. 5 stars. Jedna pudełkowa. Cash tu już gra? Przygotowania do wieczerzy następują. Zakupy zjechały. U nas 23. Jak wchodzimy w nowy rok, panie Aniele? Mocno. Mocno, ale piękna pogoda. Piękna pogoda, co mówiłam, 27 stopni o 9 rano. 27? Tak, tak, tak. Jeszcze gorąco. Siemanko, witam. Elo. 27 stopni, cypryjska pogoda. Piękna. Piękna. A Martynka, miałem ci podziękować, bo podobno ty mnie pierwszej nocy nakryłaś tym kucykiem. Tak, ja już mu się dziękowałam.
Bardzo intensywnie wstaliśmy z Koroświt razem z wilkami. Razem z wilkami, wszystkie wilki dały radę, nikomu nogi nie poodpadały, więc... Myślisz, że będą w stanie jeszcze kontynuować? Myślę, że instruktora kurs z ich strony, jesteśmy na dobrej drodze. No to... Certyfikaty wystawimy. To zobacz, do zobaczenia na następnej jodze. Jedziecie? Aha, to na plażę jedziemy teraz? Ja jestem nie w temacie. Dobra, a co tam robimy? Będziemy moczyć jaja. Ten vlog będzie nietypowy, jest łączony, jak pewnie już widzieliście wcześniej, większość ekipy i Anioła, ponieważ jesteśmy na wyjeździe tym razem z Aniołem, także to będzie taki pomieszany vlog, a ja też testuję vlogowanie z innej kamery, z której nie da się vlogować z ręki. Jesteśmy po melanżowych 2,5 dniach, teraz zaczynamy troszeczkę tripować. Za nami Lovebridge, kadry pewnie za chwilę będziecie widzieć. No i tyle, no bawcie się dobrze i latajcie z Aniołem. Na Sylwestrze, no byłeś na Sylwestrze. I morsował. I morsował. Wariaty fajne. Dobra, dzięki bardzo za zapas. Ciao, ciao. Europa da się lubić. Nikosia, welcome to. No właśnie, nie mam maski w ogóle ze sobą. Tam jest Turcja, to jest Cypr. Bardzo dziwne, kiedyś się stoi pomiędzy mieście i są jakieś granice. Granice w mieście. A my tam nie możemy pójść z tobą. Nie mamy testów. No to już kolejna zabawa. Starego miasta. Resztę zajebali Turcy. Matcha to jest rzeczko. Masz matcha w końcu? A co to jest matcha? Taka zielona. Zabój? Dwa. No złodziej na przykład. Nie, budowa. Aha, dobra. No, no dobra, ale zmieniamy, w sensie wydalej mówić, czy zmieniamy? Dałem wam szansę do powrotu! Dalej, zgadujmy! Stolica 3! Stolica 3! Ale chyba, że nam dał po prostu hasło z stolicy 1, a trójkę rzucił. No tak, ale to tak nie rób, tak nie rób. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj koleżka... Dalej! Słuchajcie, no bo my śmieszne Daria na przykład. Dzisiaj jedziemy w góry, prawie na Olimp, ale pięknym szlakiem. Będzie zimno, będzie śnieg, będzie fajnie. I będzie fajnie. Jest z nami dzisiaj... Bartel! Na Olimp! Góry Trodos. Jedziemy w góry i jak na razie nie ma śniegu, co? Nie ma, no ale jest ładna kawa. Patrz, jakie ładne kubki różowe. Ale ładne kubki różowe. A ta piękna różowa kawa jest dla ciebie. Dobrze, już ją piję. Jakieś ziarno piękne, o, powąchaj. Nigdy nie zdobyć. Miasteczko górskie zimowe na Cyprze. I muzyka klasyczna. Cypryjczycy to szaleją na punkcie śniegu, to jest w ogóle... W Polsce się tak nie dzieje. Nie. Żeby się aż tak ludzie cieszyli śniegiem, nie? Każdy tutaj prawie się rzuca, nie? Albo robi bałwana. Cyprus! Cyprus! Zimowy! Ja robię ankietę. Czy wiedzieliście, że na Cyprze jest śnieg? Bez niego byśmy nie dali rady. Tak.
tak, polecam się. Jeśli tylko na szlaki, to... Tylko z tobą. Tylko z Bartkiem. Zapraszam. Bartosz z Cypru. Dzień. Wojownika Bartka. Idzie się super, bo jest bardzo różnie. Raz jest jakie? Raz słoneczko, raz chmurki, ale generalnie bardzo ładnie. Tutaj możecie zobaczyć piękny strumyczek, który nam ładnie umila drogę. Umila muzyka, drogę. To jest niczym muzyka. Ludzie mają narty. Można jeździć na Cyprze na nartach? Proszę bardzo. Oto dowód. Nowy przyszły reprezentant ski Cypru. Tu sobie odbijemy na drogę i sobie przejdziemy do samochodu momentu. Idźmy z powrotem, teraz jakieś jedzonko. Zasługujemy na pyszne jedzenie. Według przeszłowej 9 km i bez 12 będzie 13 tysięcy kroków. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, bread and wine. There's a time to live, time to die, and a time to give. Burgerki, a nie jakieś kanapeczki. Slow down. Listen for a heartbeat. A grasz Manchesterem w turnieju? Chyba jakiś sposób na złożenie ofiary, że wirus przeszedł. To tutaj spędzaliśmy Sylwestra. Ej, Janusz! Jestem morsem! Ja też. A ja nie jestem morsem. Obserwatorem morsów. Nektar prosto z Cypru. Pływa deszcz. W styczniu, moi drodzy. Także, żeby wypić winko na słoneczku, będąc w Popielówkach, szanuję. Do tej pory udawało się to nam tylko na Kanarach, a okazało się, że Cypr też ma na tyle dobrą pogodę, że możemy robić to też tutaj. Wasze zdrowie. Nawiguj mnie do Mister Cacyki. Mister Cacyki. Przenieśliśmy się na chwilę na Cypr, moi drodzy. Uciekliśmy z mroźnej zimy do naszego cypryjskiego słoneczka. I chciałem wam troszkę opowiedzieć, dlaczego Cypr i dlaczego wybieram zawsze willę z basenami, ponieważ tworzy to zupełnie inny klimat. Po pierwsze, dlaczego Cypr? Spodobał nam się o tyle, że mogliśmy po prostu teleportować tutaj aż 30 osób na raz i mieszkać właśnie w takich warunkach. Moje wyjazdy charakteryzują się tym często, że po prostu spędzamy bardzo dużo czasu ze sobą w willach, ponieważ jest to zupełnie inne doświadczenie niż w hotelu, w którym jesteśmy zamknięci w naszym pokoju i z niego praktycznie może nie wychodzimy, a jak wychodzimy, to jednak ta integracja z innymi ludźmi jest na zupełnie innym poziomie. Tutaj tworzymy taką naszą jedną wielką cypryjską familiadę, jesteśmy naprawdę blisko siebie, jemy sobie właśnie śniadanka na naszym patio, kąpiemy się w basenie i to sprawia, że ta integracja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I Cypr, mimo to, że w tym momencie nie przypomina miejsca, w którym bardzo dużo się dzieje, to ten klimat tworzymy po prostu sami, będąc tutaj w takim miejscu, korzystając ze wszystkiego, co nam dają właśnie te wille. I klimat wyjazdu jest mega domówkowy, to znaczy z jednej strony gramy na konsolach, z drugiej na bilarda, gramy w planszówki do nocy.
i to tworzy naprawdę taki vibe, w którym z jednej strony jesteście na domówce, a z drugiej odkrywacie nowe miejscówki, które gdzieś tam tutaj znaleźliśmy. I tak to wygląda, moi drodzy, tak chciałem wam nadmienić, o co chodzi z tym vibe'em domówkowym na naszych wyjazdach. Także myślę, że teraz już wiecie więcej. Trafiliśmy na sklep drużyny z Larnaki, ale drużyny, która tak naprawdę reprezentuje to miasto Famagusta. I ciekawy zakup, bo jest to drużyna podobna do Szerifa Tiraspol, czyli leży miasto na terenie nieuznawanego kraju, czyli Cypru Północnego, ale no, gra w lidze cypryjskiej i swoją siedzibę i stadion ma na terenie Cypru. Famagusta przeniosła się do Larnaki, no, także fajnie. Cieszę się, bo lubię takie nietypowe koszulki i będę miał w czym grać. Powiem ci jak z filmów. Jak z filmów rybaka. Michał przyleciał zrobić nam resztę pleneru na Cyprze. No. Robimy film ślubny. Także sprawdźcie tego pana. Ostatnie szoty. Potem czas godziny. Wracać do polskiej, zwykłej, szarej roboty. Najgorzej jak kurwa będą mieli problem na wyjeździe. Nagrywamy! Co to za śpiochy? Chyba ktoś tu się, kto tu nie, się wyspał? Nie wyspał. Kto to jest? Anioł? Kto to jest? Kto to jest? Kto tu jest? Siema. Lecimy? Przeprawa przez rzekę. Co tam, Adaś? Awakasz George, moi kochani. Na ostatni dzień przygotowaliśmy taką wisienkę i szturmujemy teraz Awakasz George, który nie jest dość łatwym szlakiem zimą. Jest naprawdę mega ślisko, jestem pod wrażeniem, że ekipa dwóch samochodów ciśnie przez to wszystko, przez te skały i wyprzedziła nas. No i pięknie, pięknie, tak trzeba żyć, tak trzeba próbować różnych innych rzeczy i testować się na takich szlakach, więc miejscóweczka zaliczona. Co będzie jadł? Loda! Loda! Bardzo fajny wyjazd z grupy Lataj z Aniołem, z Adamem, z którym znamy się już kopę lat, z podróżniczego szlaku. Mam nadzieję, że ta relacja z tego wydarzenia, jak to wygląda od środka, wam się spodobała, że będziecie zainteresowani tego typu podróżami. Jeżeli tak, to oczywiście uderzajcie do Anioła na grupę Lataj z Aniołem. On to robi cyklicznie, co w zasadzie kilka tygodni w każdym roku jest gdzieś z grupą. Także jeżeli was interesuje tego typu event i podróżowanie,
to zapraszam. No i co? No i żegnamy się, a jednocześnie nie wiem, kiedy oglądacie ten materiał, mam kupę do zmontowania, ale szczęśliwego nowego roku 2022. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że widzicie to wcześniej niż w marcu tego roku, jest styczeń, więc fajnie byłoby to zmontować do tego czasu. No a my idziemy jeść. Piona, siema, pozdro. Czym wam się kojarzy Lataj z Aniołem? Z przygodą. Z bitkami, z supermordeczki. Brakiem snu. Z chillowaniem. Lataniem po skałach. Fajnymi ludźmi. Dobrą ekipą. Pięknymi miejscami. Z miską olejową. Zajebisty czas. Przepiękne wspomnienia. Tak. Z Aniołem. Miłością, bo przywiozłem swoją kochaną z jednej z wycieczek z Aniołem. Piękne, wracamy zregenerowani. Cześć. Myśli, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych praw, najświętszych prawd. Żyjesz czemu wiertemny ciebie całą noc i czemu ryś tak zęby szczerzy rad. Czy powtórzysz sobie, co z gór płyną barwy, które kolorowe muszę dać? Chodź na was, Wojtula! Barwy, które kolorowe nie. Płyniemy! Pa, 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 pa.